Witajcie, tu Yxil Moon. Wracam po krótkiej przerwie z filmem rysowniczym, jednak chciałabym, żebyście nie oceniali tego, jak rysuję. Tego, że ustawienie kamery również nie jest idealne, ponieważ miałam z tym troszeczkę problemów. Oraz tego, że rysuję w Gimpie, który nie jest jeszcze jakoś super genialnym programem do rysowania. Jednak co do rysowania, jeszcze się uczę. Co do programu, jeszcze nie znalazłam lepszego. I co do ustawienia kamery, darujcie sobie, miałam z tym tyle problemów. Czas pracy nad tym szkicem to jakieś 20-30 minut. Szczerze, z mojego mrocznego serca mówiąc, chciałabym rozwinąć troszeczkę kwestie rysowania i animacji na moim kanale. Co mam dokładniej na myśli? Chciałabym, żeby pojawiało się więcej filmów z jakiegoś rysowania i będę zaczynała również pracę nad animacjami, więc myślę, że z tego też chciałabym jakieś filmy na kanał. Nie jest to jednak dla mnie łatwe, ponieważ mam troszeczkę problem z ogarnięciem programów, z skupieniem się przy nagrywaniu i rysowaniu naraz. Jest parę takich detali, do których po prostu muszę się przyzwyczaić. Jednak będę nad tym ćwiczyć, dlatego że zależy mi na tym, żeby na kanale były treści, które zahaczają o wszystkie moje zainteresowania. Oczywiście wszystkie treści z rysowaniem, z animacją, z czymkolwiek takim będą dalej w tematyce mroku, ponieważ to jest bardzo duża część mnie i to akurat się nie zmieni. Wracając do tego rysunku, line art oraz kolorowanie zajęło jakieś 1,5 godziny. Mała anegdotka. Podczas nagrywania tego całościowego filmu szukałam jakiegoś programu do nagrywania ekranu, żeby nagrać wam tam line art, kolorowanie, no i wiadomo, pracy na komputerze. Znalazłam jakiś losowy program, który był za darmo na 7 dni testowych i od razu było podkreślone, że jest 5 minut nagrywania jednego pliku, co jak pisało, tak prawdą było. Natomiast pisało również, iż będzie znak wodny, który jak widzicie kompletnie nie ma go i nie ma go na żadnym z tych nagrań po 5 minut. Jak widać, mnie zawsze spotykają dziwne rzeczy. W rysunku, który aktualnie widzicie, starałam ująć się styl pastel god, który bardzo mnie odzwierciedla i nie jestem pewna, czy udało mi się to uzyskać w 100%, jednak wydaje mi się, że zarys tego stylu jest jednak widoczny. No tak, i kwestia, której prawie zapomniałam poruszyć, czyli po co ci ten nowy awatar? Masz dopiero 20 subskrypcji, wcale ci nie był on potrzebny. A cóż... Nie był mi tak naprawdę potrzebny, jednak są 3 powody, dlaczego się na to zdecydowałam. Po pierwsze, przyznajmy sobie szczerze, zrobiłam sobie dłuższą przerwę na kanale, której troszeczkę szczerze żałuję, dlatego że kanał jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, ale stwierdziłam, że po dłuższej przerwie warto byłoby odświeżyć awatar. Aspekt drugi, poprzedni troszeczkę miał błędów, których już nie popełniam, więc cóż. I trzeci, najbardziej błahy powód. Zaczęłam nosić okulary i stwierdziłam, że warto byłoby mieć już na awatarze swój aktualny wygląd. Błędy w tym rysunku. Na pewno to, że nie narysowałam sobie brwi, co jest moim częstym błędem i muszę na to zwracać uwagę. Drugie, moje włosy zamiast blond wyszły bardziej maślane. I trzecie, mogłam troszeczkę bardziej pobawić się cieniami. Mimo wszystko jestem zadowolona z tej pracy, zmieniłam tylko troszeczkę efekt, żeby te włosy były mniej maślane. To tyle. Dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia, moje gwiazdeczki.